wspólne działania polickiej policji i funkcjonariuszy Urzędu Celnego ze Szczecina doprowadziły do zabezpieczenia na terenie Polic nielegalnych automatów do gier hazardowych. Kontroli poddano 4 lokale, w których prowadzone były nielegalne gry. W tych lokalach zabezpieczyli 4 automaty do gier hazardowych. Na maszynach tych zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych. Fakty te zostały ustalone w trakcie przeprowadzanych na miejsce eksperymentów procesowych. Potwierdziły one, że są to maszyny działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Nielegalne organizowanie gier na automatach stało się już plagą, również na terenie miasta Police. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym za organizowanie gier hazardowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Na gorącym uczynku złapano sprawcę wandalizmu, do jakiego doszło w miniony weekend przy ulicy Asfaltowej w Mścięcinie. 18-letni pijany mężczyzna zniszczył 2 wiaty przystankowe. W nocy z piątku na sobotę funkcjonariusze oddziału interwencyjno-patrolowego komendy w Policach w trakcie patrolowania ulicy Asfaltowej usłyszeli dźwięk tłuczonego szkła. Natychmiast udali się na miejsce, skąd dobiegał ten dźwięk. Tam okazało się, że szyby w 2 wiatach przystankowych w Mścięcinie są wybite. Mundurowi udali się w penetrację terenu i zatrzymali sprawcę uszkodzenia tego mienia. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec Polic. Chłopak został zatrzymany i osadzony w izbie wytrzeźwień z uwagi na stan nietrzeźwości. Następnie przedstawiono mu zarzuty uszkodzenia mienia, przyznał się do nich. Chłopak był bardzo agresywny i pobudzony i w trakcie interwencji znieważył funkcjonariuszy, za co również usłyszał zarzut. Po wytrzeźwieniu 18-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia wartości 1500 zł. Podejrzany nie potrafi podać przyczyny swojego zachowania. Prokurator nałożył na mężczyznę karę 360 godzin bezpłatnej pracy na cele społeczne i obowiązek naprawienia szkody. 7 zarzutów, na skutek których powstały straty w wysokości ponad 20 tysięcy złotych, usłyszał 33-letni mieszkaniec Polic. Funkcjonariusze zatrzymali go na poddaszu jednego z polickich wieżowców, gdzie od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze kryminalni po uzyskaniu informacji o kolejnym włamaniu do mieszkania, w wyniku uzyskanych informacji operacyjnych wytypowali sprawcę tych czynów. Wiedzieliśmy o tym, że mężczyzna nie przebywa w miejscu zameldowania, a ukrywa się na jednym z poddaszy w wieżowcu na terenie Polic. Policjanci kryminalni w celu zatrzymania mężczyzny udali się na miejsce, a żeby nie uciekł im jednym z wielu wejść do tego budynku, ustawili się zarówno na dole, jak i przy każdym z wejść na poddasze. Mężczyzna został zatrzymany, nie ukrywał swojego zdziwienia wizytą mundurowych. Mężczyzna został aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10, zwiększona o kolejnych 5 lat, ponieważ sprawca działał w warunkach recydywy. W sobotę przy ulicy Rycerskiej w Policach doszło do pożaru instalacji elektrycznej piecyka gazowego. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która ze względu na małe zagrożenie użyła gaśnicy proszkowej. Zamknięto dopływ gazu do pieca i wezwano pogotowie gazowe. Akcja straży pożarnej trwała 11 minut. Nikomu nic się nie stało. Od początku roku w powiecie polickim doszło do 17 pożarów instalacji grzewczych. 2 zdarzenia związane były z tlenkiem węgla. Trwa 2. edycja czadowego konkursu. By móc otrzymać za darmo czujkę dymu lub czadu, wystarczy protokół przeglądu pieca, kotła grzewczego lub czyszczenia przewodów wykonanego między 1 stycznia 2015 a 31 marca 2016 roku. Regulamin konkursu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i Straży Pożarnej w Policach. Rozstrzygnięcie nastąpi 5 kwietnia. Dobro raz dane powraca. Pouczali we wtorek 23 lutego wolontariusze z Polickiego Hospicjum Królowej Apostołów. Przybliżyli pracę, którą bezinteresownie wykonują na co dzień. Pracę niełatwą. Pomagają chorym ze świadomością, że ich podopieczni niedługo odejdą. Jeżeli wy będziecie poświęcać swój czas, ja nie mówię, że bardzo dużo, ale zwrócicie uwagę na drugiego człowieka, na jego potrzeby, kiedyś wam to w życiu
zaowocuje i nawet nie wiecie czym. Są momenty smutne, ale są też bardzo radosne, wspominała wolontariuszka Kinga Wolny. To ona jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z chorymi. Jak przychodzimy do chorych, ci chorzy się bardzo cieszą i bardzo często opowiadają nam, no może swój życiorys to też, ale opowiadają nam wrażenia z życia, że właściwie ja wychodzę tak ukochana od nich, że ktoś by pomyślał, że albo to gdzie pani była, że pani jest taka rozbawiona. W dzisiejszym świecie czas to produkt deficytowy, a oni swoje wolne chwile poświęcają innym. Przekładamy priorytety, na które poświęcaliśmy czas, przekładamy na coś innego. Gimnazjum nr 3 Idea Bezinteresownej Pomocy przyświeca od wielu lat. To właśnie stąd w ubiegłym roku odeszła klasa wolontariatu. To, czego się tu nauczyli, nie dowiedzieliby się z żadnej książki. Byli to uczniowie, którzy bardzo się zmienili, porównując ich w pierwszej klasie, a w trzeciej, bardzo pozytywnym słowa znaczeniu, ponieważ bardzo chętnie pomagali, sami wymyślali najróżniejsze sposoby pomocy, angażowali się i wiem, że mogę na nich liczyć również teraz. Młodzieży nie trzeba przekonywać do bezinteresownych zachowań, to ich wola. Na pewno była to taka akcja w grudniu, Szlachetna paczka, która była prowadzona właśnie u nas na hali chemika i bardzo podobała mi się atmosfera i to wszystko, jak ci ludzie razem siadali do tego stołu, też właśnie wozili te paczki i to było taka naprawdę bardzo, bardzo piękne, to było moim zdaniem. Prelekcja skierowana do gimnazjalistów miała główny cel – wypromować wolontariat. Ale niosła też inne przesłanie, że nie jesteśmy nieśmiertelni i że warto wyciągać rękę do innych. W chorobie ludzie czują się zagubieni i samotni, a powinni odchodzić godnie. Pan Zbigniew jest członkiem Polickiego Związku Emerytów i Rencistów. Rysuje od dziecka. Zaczął, bo marzył o rzeczach, które na tamte czasy były niedostępne, a które mógł sobie narysować. Nie było zabawek ani żadnych innych rzeczy. Więc każda wolna kartka, jakiś tam skrawek papieru, wystarczył ołówek czy kawałek kredki i te rzeczy, o których człowiek jako dziecko marzył, czy to co widział, bo przecież była wojna, okres okupacji niemieckiej, także to się po prostu przelewało na papier. W Policach mieszka od 40 lat. Pracował jako marynarz, stąd wielka miłość do morza. Biała mewa leca lekko stąd, lecz daleko na ojczyzny ląd. To lecz powiem, że marynarz pan, morze kocha od dziecinnych lat. Miłość do morza widać na rysunkach, których wciąż przybywa. Odkąd jest na emeryturze, może w pełni poświęcić się pasji. Człowiek już nie myśli o kłopotach, o tym, że tam gdzieś strzyka czy boli, prawda? To jest cały lek na całe życie, bez lekarstw. Jedni chodzą na ryby, na grzyby czy gdzie indziej, a ja po prostu zainteresowałem się tym i do dzisiaj się tym param. Rysowanie wypełniało pustkę w jego życiu. Wychowywał się bez rodziców, a brak pieniędzy uniemożliwiał naukę w szkole plastycznej. Mimo wielu przeciwności losu, zawsze miał przy sobie kartkę i ołówek. I tak do dziś. Dopóki jeszcze będę chodził i sprawny fizycznie będę, to będę malował, rysował to, co tylko mi wpadnie w ręce. I często, teraz będę częściej, już jestem na emeryturze od dawna, będę po prostu jeździł w plenery gdzieś, załóżmy na to, żeby tą przyrodę czy zjawiska, które mnie interesują, przelewać na papier i z tego się, jeżeli to się komuś podoba, to jest moja wielka satysfakcja. Nigdy nie jest za późno na naukę. Najważniejsze to robić w życiu to, co się lubi i czerpać z tego satysfakcję.